Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Ze mną, za kamerą, moja cudowna małżonka Beatka. Witam Państwa serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie szybki odcinek. Jesteśmy w Krakowie i chciałybyśmy Wam pokazać dosyć ciekawy hotel. Nie wiem, co Beatkę podkusiło, żeby zamówić taki pokój. Jesteśmy tylko przejazdem, ponieważ nocujemy tutaj tylko dziś. Jutro już wracamy do domu. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Jest to hotel francuski, który mieści się przy krakowskiej Starówce na ulicy Pijarskiej 13. My zarezerwowałyśmy sobie tutaj pokój dwuosobowy na jedną noc. Wzięłyśmy bez śniadania, ponieważ jutro z samego rana musimy jechać na lotnisko. No i chciałbyśmy Wam go pokazać. Pokój nie jest duży, ale myślę, że jest bardzo ciekawy. Słuchajcie, to jest nasz przedpokój. Tu się wchodzi do pokoju. Jak już widzicie, jest dosyć ciekawa tapeta. Nazwa naprawdę oddaje tego, co jest... Czekaj, nie wiem, czy widzę. O, taki wzorek jest tapety. Słuchajcie, po prawej stronie, jak wchodzicie, macie szafę. W tej szafie tu są półki. Nie będę jej otwierać, bo zaraz zobaczycie, dlaczego nie będę tego otwierać. Otworzę Wam tylko te dwie szafy. Dlaczego nie będziesz otwierać? No bo strasznie skrzypi. Tak, właśnie dlatego, bo się bardzo ciężko otwiera. Zapach też jest taki starszych mebli, bym powiedziała. Macie tutaj ręczniki, jest suszarka, są kapcioszki, co jest bardzo ważne dla Beatki przede wszystkim, bo ja nie chodzę przeważnie w kapcioszkach. Zestaw do szycia, też fajna rzecz, podróżna. Tak. A w drugiej części tej szafy mieści się sejf, który jest na dole, oczywiście jakieś tam wieszaczki. No i sejf. Więc następnie, po lewej stronie jest łazienka, która też jest dosyć ciekawa, ponieważ jest dosyć nowoczesna, ale w takim innym stylu. No wystrój jest połączenie nowoczesności z starszym. Ja nie pamiętam epoki, ale jest taki specyficzny styl. O, tu będzie trochę echo, ale macie bardzo duże lustro. Pomagaj Beatka. Macie bardzo duże lustro. Już bardzo przykuwa pojemnik na chusteczki, przykuwa uwagę. A tutaj macie standardowe rzeczy, czyli tam jakieś kubki na wodę do mycia zębów. Nie ma oddzielnych małtkich kosmetyków, jest w dozownikach, co jest absolutnie zrozumiałe. Tutaj tak samo. Tak, w podprysznicy tak samo, ale jak widzicie, chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ kafle są dosyć nowoczesne, ale już bateria jest zrobiona w takim bardzo starym stylu. Oczywiście jest nowa, ale jest stary styl, myślę, że dużo Anglików... Jest stylizowana, tak. Dużo Anglikom by się spodobała. No jest ciekawe, wygląda też jest bardzo ciekawe. Wszystko jest wykończone złotem, nawet przyciski od toalety, podajnik na papier. Moim zdaniem jest to zrobione bardzo gustownie, aczkolwiek no tak... Jest to w stylu, który nie jesteśmy fankami. Ja byłam bardzo ciekawa tego hotelu, ale jest tutaj czysto. Podłogi są uprane, dywany są uprane, nie ma pleśni, nie ma brudu pomiędzy na fugach kafli. Tak, no, przejdźmy do pokoju, potem opowiemy tam. Jeszcze chciałam zaznaczyć, tu pokazać, jakie są przełączniki. Przełączniki są w pokoju. Przełączniki są bardzo zabawne, bo są takie też w starym stylu, jak widzicie. Pasują do wnętrza pokoju. No i dobrze, wchodzimy do pokoju. Słuchajcie, pokój jest całkiem spory, ja bym powiedziała, jak na taką dwójeczkę. Za drzwiami mieści się miejsce na bagaże. My tu jesteśmy z naszymi bagażami, jak widzicie, jeszcze nic nie jest dopakowane, ponieważ dopiero weszłyśmy i chciałyśmy Wam nagrać pierwsze wrażenie. Następnie macie takie biureczko dosyć nieduże, ale też bardzo takie stylowe. Do tego jest pufka i... Masa kontaktów. Tak. Rzadkość. Jest telewizor, myślę, że to jest jakieś 42 cale. No może nie. Coś koło tego. No i przechodzimy dalej. Macie tutaj miejsce, żeby... Złote łyżeczki. Tak, złote łyżeczki, dwie filiżaneczki. Taki barek, kawiarka. Jest czajnik. Dostajecie dwie wody, jedna gazowana, druga niegazowana. No, nic, nie chcę mówić, że to jest najlepsza woda na świecie. Kinga. Po czym tutaj macie jakieś herbatki, kawki, cukier,
i cennik z lodówki. No i tutaj cennik minibaru. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć, czy chcecie być porażeni cenami w minibarze, ale wiadomo, jak to ceny w minibarze. Nie są tanie. A następnie na dole macie lodówkę. Minibar płatny dodatkowo. Kawa herbata jest wliczona w cenę. Minibar jest pełen. Do wyboru, do koloru. A macie nawet szklankę schłodzoną, więc no, bardzo fajnie. No i słuchajcie, przechodzimy do części wypoczynkowej. Do części dziennej bym powiedziała. Jak widzicie, robimy kroki, jesteśmy w części dziennej. Tak, jak widzicie, są bardzo stylowe fotele. Do tego taki stoliczek, oczywiście złoty. Ale fajnie, będziemy mogły sobie kawkę wypić. Fotele są bardzo wygodne. No i co? Myślę, że przejdziemy teraz do najważniejszej części pokoju. Mamy na ścianie, mamy klimatyzację, tak? O, nie widać. Teraz coś widać. Dobra. No myślę, że teraz przejdziemy do najważniejszej części pokoju, czyli do części sypialnianej. Łóżko jest, słuchajcie, ogromne. Ono nie oddaje film tego, ale jest ogromne, myślę, łóżko, że... Łóżko zajmuje praktycznie cały pokój. No czekaj, że jest 2x2? Duże jest, no. Tak, myślę, że jest 2x2. Jest to połączenie dwóch łóżek i dwóch materaców, bo już sprawdziłam. Ale myślę, że spokojnie się tu wyśpimy. Słuchajcie, jeszcze chciałam wam pokazać tak na koniec. A ponieważ jak widzicie, łóżko jest, są dwa szlafroczki. Pościel taka standardowa, hotelowa, bardzo przyjemna. Ja bardzo lubię tą pościel hotelową. Ale zapraszam was tam w ruch. Beatka, pokaż co tam mieści, bo jest to dosyć zabawne. Powiedz. A to jest telefon. Oczywiście telefon jest jak najbardziej nowy, natomiast znowu jest stylizowany całkowicie, żeby pasował pod styl hotelu. On jest plastikowy, nie jest metalowy. Włącznik, wiadomo, do lampki. My mamy akurat lampkę jedną. Jest tutaj, o, zostawię zapalone, będzie go lepiej widać. I kontakt przy każdym. A przy każdym jakby łóżku, części łóżka znajduje się kontakt, informacja z numerami na recepcję, do baru i do restauracji, jeżeli macie ochotę sobie coś zamówić. Kolejną taką ciekawostką, strasznie mi się podoba. Nie jestem pewna na 100%, jeżeli się mylę, to dokleimy sprostowanie, ale z tego co tutaj wyczytałam, jest to po prostu radio. Radio, które możecie sobie tutaj, taki budzik, możecie sobie zaprogramować. Wygląda, jest stylizowane na stare radio, ale tak naprawdę jest to budzik, alarm. Możecie sobie tutaj zaprogramować budzenie, jeżeli macie ochotę. Włącznik, tutaj znowu światła. No to tyle. Słuchajcie, więc my, ponieważ mamy tylko jeden dzień, nawet nie jeden dzień, a pół dnia, lecimy na miasto, a przypomnieć sobie, jak wygląda Kraków, bo ostatni raz byliśmy tutaj, myślę, że z 15 lat temu. Więc lecimy na Starówkę, pokręcimy się po Starówce, a już końcówkę, nasze wrażenia, jak się spało, czy łóżko było wygodne, dogramy wam w domu, ponieważ jutro musimy z samego rana wstać i fru do Anglii, koniec laby. Może nam się uda nakręcić jeszcze kilka jakichś ujęć z hotelu. Wiem, że na piętrze, na którym jesteśmy, my jesteśmy na 4. piętrze, jest również siłownia, więc zobaczymy, jeżeli będzie pusto, to tak, jest wygramy. Jeszcze restauracja w tym hotelu, restauracja francuska. Obie nie jesteśmy fankami francuskiej kuchni, więc pewnie zjemy coś na mieście, ostatni polski posiłek, prawdziwy polski posiłek. I tyle, więc... Nie żegnam się. Widzimy się w następnym ujęciu. Już w Anglii. Słuchajcie, jesteśmy już w domu i tak jak obiecałam, dzisiaj przedstawimy wam nasze takie ogólne wrażenia o tym hotelu. W domu. U nas to święta zaraz. Znowu nagrywamy po fakcie końcówkę. Nie, nagrywamy po fakcie, bo mówiłyśmy, że nagramy po fakcie, ale... Ale po fakcie 3 miesiące. Nie 3 miesiące, 2 miesiące. Myślę, że ten hotel był, długo zostanie zapamiętany przez nas, więc możemy wam opowiedzieć o naszych odczuciach. Słuchajcie, przyspałyśmy się w tym hotelu, łóżko było mega wygodne, naprawdę takie bardzo, bardzo wygodne, bardzo duże.
Pościel była, tak jak już nadmieniłam, ja lubię pościel hotelową i ta była naprawdę jedna z takich lepszych. I to, co możemy dodać? Było cicho w pokoju, mimo że miałyśmy okno na ulicę. Nie, dobrze wygłuszone wszystko. Był bardzo dobrze wygłuszone. Hotel ogólnie nie mój klimat, tak? Ja nie przepadam za złotymi dodatkami, ale to jest kwestia gustu, tak naprawdę. No cały hotel był zrobiony w takim stylu. Więc wszystko ze sobą ładnie pasowało i nie można się do tego czepiać. No, jeżeli ktoś nie lubi takiego stylu, nie powinien jechać do takiego hotelu. Nie, ja nie mówię, że ja nie lubię takiego stylu, ponieważ wiecie, w hotelu, no to ja lubię sobie odwiedzać nowe miejsca, tak? Beatka wybrała, co wybrała, było, co było, ale słuchajcie... Ej, no chciałam zobaczyć. Nie urządziłabym w takim stylu sobie domu, ale byłam ciekawa, jak prezentuje się cały hotel i jak to będzie wyglądało. Nie, więc jako hotel był bardzo ciekawy. W ogóle hole bardzo ładnie zrobione, bardzo wszystko gustownie dopasowane do siebie było w tym hotelu. Naprawdę, słuchajcie, w holu były krzesełka, schody były w pięknym stylu zrobione. Poszłyśmy też wieczorem do baru. Przy okazji dowiedziałyśmy się, że został założony w tym hotelu Polski Związek Olimpijski. W barze pan bardzo sympatyczny był, bardzo taki klimat był, słuchajcie, jak nie wiem, jak oglądacie takie angielskie filmy. Ja wiem, że ja będę porównywać do angielskich rzeczy, ale jak oglądacie takie, nie wiem, Sherlocka Holmesa, to tam było tak ciemno w tym barze i taki był naprawdę bardzo fajny klimat. No, brakowało jeszcze gości z cygarami właśnie, dymu i tak dalej. Znaczy, cieszę się, że tego nie było, ale mniej więcej klimat był w takim stylu. Przy okazji mogłyśmy zobaczyć, w jakim miejscu został założony ten Polski Związek Olimpijski. W ogóle wszyscy przesympatyczni, obsługa przesympatyczna, pan w barze, panie w recepcji też bardzo pomocne i z chęcią odpowiadały na każde pytanie. Więc jak dla mnie hotel na plus. Na plus, dłużej może bym tam nie wytrzymała, bo było to bardzo takie posz. Ale fajnie było sobie pojechać do tego hotelu i jeżeli chcecie się poczuć dopieszczeni przez obsługę i tak dalej, to na pewno w tym hotelu tak będzie. Jedna uwaga ode mnie, słuchajcie, jeśli będziecie w tym hotelu i będziecie chcieli się dostać na lotnisko, to nie bierzcie taksówki z hotelu. No nie, bo... Tak, bo to tylko taka ciekawostka, ja Wam powiem, ponieważ ja byłam tam wieczorem zapytać się o taksówkę, pani mi powiedziała, że no to jest Stare Miasto, więc tu nie mają prawa wjeżdżać, nie powiedziała taksówkarze, tylko nie mają prawa wjeżdżać tam firmy przewozowe, czyli nie mogłyśmy... Które nie mają licencji. Tak, nie mogłyśmy sobie zamówić Ubera na przykład, no ale koszt takiej taksówki w hotelu było 150 zł, to było na wrzesień 2022. My dojechałyśmy taksówką zwykłą, którą zamówiłyśmy przez aplikację. Tak, kiedyś ta aplikacja się nazywała MyTaxi, a teraz się nazywa, zaraz Wam mówię, jak znajdę oczywiście. No gdzie to jest? Teraz się nazywa FreeNow. Po prostu ta firma FreeNow chyba kupiła to MyTaxi i przebrandowiła, ale generalnie spokojnie przyjechała do nas licencjonowana taksówka, która mogła tam przyjechać. Mało tego, niektóre Ubery jeszcze też mają licencje taksówkowe, albo niektóre taksówki mają, jakby jeżdżą na Uberze i są też taksówką i są dostępne w różnych aplikacjach, więc warto mieć ze sobą czy Ubera aplikację, czy jakąkolwiek taksówkową i sobie po prostu zamówić. Nie było najmniejszego problemu. A cena była? Tak, ja trzy razy mniejsza? Nie, trzy razy mniejsza, zapłaciłyśmy 75 zł. No to połowę mniejsza. Mniejsza była cena. Ogólnie właśnie taka ciekawostka, na starówkę nie mogą wjechać nieautoryzowane samochody na zasadzie Uber. Więc jeżeli chcecie, ta starówka naprawdę nie jest duża, jeżeli chcecie pojechać gdzieś Uberem, zwiedzić coś w Krakowie, to możecie wyjść ze starówki i zamówić sobie Ubera. Taki tip od nas. My przeszłyśmy tą starówkę, nie miałyśmy za wiele czasu, ponieważ byłyśmy tam tylko na jedno popołudnie tak naprawdę. Skupiliśmy się tylko na starówce, ale taka ciekawostka, myślę, że przydatna. Więc jakbyś podsumowała ten hotel? Mi się podobał. Nie jest to zdecydowanie styl hotelu, który za każdym razem chciałabym odwiedzać. A zdecydowanie nie warto przepłacać za taki rodzaj hotelu na każdy wyjazd. Jako ciekawostka,
On nas chyba kosztował 90 funtów za noc. Chyba 90 tak. Albo 80, nie pamiętam dokładnie. Był to stosunkowo drogi hotel, można znaleźć dużo tańszy hotel. Ja byłam ciekawa, lokalizacja nam pasowała. To była nasza taka, słuchajcie, pożegnalna noc, jeśli chodzi o urlop, więc... Mogłyśmy sobie na to też pozwolić. Druga strona, z drugiej strony ciekawość. Nie zawiódł nas ten hotel, nie możemy się przyczepić. Stosunek cena-jakość jak najbardziej. Tak, miałyśmy jeszcze taką sytuację, chyba nie mówiłaś o tym, podczas wymeldowania jakiś gość hotelowy jadł kolację i albo się pomylił, albo zrobił to po prostu specjalnie, w sensie podał jakiś inny numer pokoju i ta kolacja została zapisana na inny numer pokoju. Na nasz pokój. Na nasz pokój. No i pani w recepcji chciała nas jakby szczarżować. Odbyło się bez żadnej kłótni. Ja po prostu stanowczo powiedziałam, że nie brałyśmy żadnej kolacji. Byłyśmy w barze. Tutaj jest rachunek, bo w barze można sobie doliczyć do rachunku albo zapłacić od razu. Myśmy zapłaciły od razu. Zapłaciliśmy od razu, ale ja miałam potwierdzenie, że byłyśmy w barze. Tak, pani się nie wykłócała, po prostu przyjęła to tak jak jest i tyle. Nie wiemy, co się dalej wydarzyło z tym rachunkiem. No nie, no ale jakby nie nasz problem. Myśmy nie korzystały z kolacji, więc... Ale puściła nas, więc i obyło się bez żadnej awantury. Tak. To też na plus uważam. Co nie znaczy, że macie zamawiać sobie na czyjś na innym pokoju. No nie, ale na pewno warto sprawdzić tam potencjalny rachunek oczywiście i tak dalej, nie? Żeby nie było tak, że gdzieś tam zejdzie Wam z karty i będziecie kilka stówek lżejsi, bo nie sprawdziliście rachunku. Co, żegnamy się? Tak, także słuchajcie, podsumowanie. Hotel bardzo na plus, bardzo fajnie było wrócić do Krakowa po wielu, wielu latach. No i tyle. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście łapeczka. Jeżeli podoba Wam się Gacek, to też łapeczka dla Gacka i subskrypcja. Wymuszasz. Łapki wymuszasz kotem. Łapki wymuszam na Gacka. Gacek, pokaż się cały. Weź. Dzień dobry. Także jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Także jeżeli nie chcecie przeoczyć naszych następnych filmów, zachęcam do zasubskrybowania kanału. To bardzo nas motywuje do tego, żeby Wam nagrywać różne filmy. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Cześć!